Thank you.
za dużo tych postojów. Tak, no pewnie. Thank you.
bardzo. Ja to szpilkę tu muszę tutaj stoić. Thank you.
Ale panie by się obrał z Boże. Do hełma. Jako się zawsze było, nie? Tam Lubinie rozwalczają, przewalczają, nie? Tak, tak. Tam nie ma sprawy, załatwione wszystko. Jak przyjdzie, to wypuści, jak nie przyjdzie, to dostanie wyjścia pod nie, to wiesz, też będzie dobrze.
zasadzie ja bym się dał na taki powiedzieć, tak? Bym cię po prostu zapomnił, że tak się będę mieć. Za 5 minut wypadkowy. Zbliżenie zrobię. Akurat do wojska tam jeździłem, nie? Na urlop to na przypustkę ze Słupska. A to 80 rok, no. Pierwszy, drugi. Jak to się ciężko, to ile ludzi było, multum, kurde. Spali po korytarzach, przy kimblach, wszystko zajęte, każdy wypity, ojej. Ale jechało się 12 godzin żadnej. No. Ani tam gdzieś stać, ani gdzieś wyprostować. Co to? Nic. Powiedziałem sobie nie, wolę pociągiem jechać. Bo sobie widzisz na korytarzu do Kimberka. Tak, mogę zobaczyć?
czasem musimy wykorzystać. Tak, tak. A jak nie są, będę musiał je oddać. Thank you.
wdzięczne. Dobra, dziękuję. Oj, te swoje? O, jeszcze będziemy stać, tak? A, nie wiadomo. Tutaj jest kurze. Większość stacji widzę wyremontowanych, ale tu w Parczewie niespecjalnie. No, a ja wiem, jak tam u siebie w Ryjocu stoi ten dworzec taki, to był kiedyś kolejny. Poczekalnie, kasy biletowe, tak, bagażowe, to sokiści pili, bar był, kibel, no, nie ma nic. Zlikwidowano. Jakiś tam prywatniak kupił, kortowie będzie robił sobie. Szkoda mówić. No.
Można jechać dalej.
ciało, dobrze, w porządku. Zobaczę co mi się.
kwadratów. Proszę. Dziękuję bardzo.